Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jutro dzień, na który czekałem od dawien dawna, bo wreszcie wystartuję w swoim pierwszym triatlonie. Muszę powiedzieć, że to marzenie chodziło za mną już od dawien dawna i ciągle o tym myślałem. Momentem przełomowym była końcówka tamtego roku, gdzie spotkałem się z moim znajomym Tomkiem i podczas rozmowy przy piwie on opowiadał mi o tym, jak wyglądał jego triatlon. Strasznie się nakręciłem, chodziłem przez 2 miesiące i o tym myślałem i w końcu moja dziewczyna powiedziała mi, żebym wreszcie się za to wziął, bo gadam o tym i gadam i nie ma żadnych efektów. Więc w końcu zapisałem się na pierwszą imprezę, która została odwołana ze względu na to, co się wydarzyło na świecie i w Polsce. Natomiast wreszcie, jak się sytuacja troszeczkę uspokoiła, udało mi się znaleźć zawody w Sokołowie Małopolskim, niedaleko Rzeszowa, więc jutro tam jadę. Będę startował na dystansie sprinterskim, czyli mam do zrobienia 750 metrów pływania, potem 20 km roweru i na końcu bieganie 5 km. I wiecie, każda z tych rzeczy pojedynczo nie jest dla mnie trudna, natomiast nigdy tych trzech rzeczy ze sobą nie łączyłem. Jeżeli chodzi o taką kondycję, to wydaje mi się, że jestem względnie dobrze przygotowany. Wiadomo, że nie będę na pewno w top zawodników. Myślę, że raczej będę zamykał stawkę, nie ma co się tutaj ukrywać. Natomiast przez te kilka ostatnich miesięcy dosyć regularnie trenowałem. Być może nie był to jakiś plan treningowy, który był dokładnie rozpisany, ale naprawdę regularnie się ruszałem, próbowałem pływania, próbowałem roweru, próbowałem biegania. Pływałem też na otwartych akwenach. Jedyną obawę, jaką mam, dotyczy sprzętu. I nie tyle samego sprzętu, bo ten też sobie w jakiś tam sposób uzupełniłem, ale obsługi tego sprzętu, bo mam wrażenie, że w triatlonie jest tego dużo i te zmiany, na przykład spływania na rower, mogą sprawiać mi trudności, ale właśnie po to jest ten pierwszy start, żeby przekonać się, jak to wygląda, wyciągnąć z tego jakieś wnioski i być może w przyszłości wystartować ponownie. Ciekaw jestem, czy mi się to sprawdzi, więc widzimy się rano i jedziemy do Sokołowa Małopolskiego. Ładne, ładne, fajne. Troszeczkę chyba za dużo, ale niech taka będzie. Oczywiście napój mamy. Proszę Państwa. Miód. Batony. Uuu, co to jest? Wow, jaki fajny gadżet. Ręcznik. Super, bardzo fajny pomysł. 5, 4, 3, 2, 1, hop! Wystartował pierwszy zawodnik i teraz co 5 sekund kolejni!
jestem zmachany. Ale było bardzo fajnie. Ile zrobiłeś? Nie wiem, bo mi się jeszcze pomylił, zegarek mi się pomylił i nie wiem, w jakim czasie to kończyłem. Dopiero jak zsiądę do komputera, to będę wiedział, jakie miałem czasy, ale jest około godzina 30, więc tyle, ile planowałem, mniej więcej. Moment najtrudniejszy w tym wszystkim to było to, jak wyszedłem z wody, bo kręciło mi się w głowie. Widzę, że to jest taki sport, w którym liczy się nie tylko ta kondycja, ale też dużą rolę odgrywa sprzęt. Nie tyle nawet technicznie ten sprzęt, ale to, jak go umiesz obsłużyć i jak szybko potrafisz się w tym wszystkim odnaleźć. Bo jest bardzo dużo elementów, które trzeba wymienić, zamienić i trzeba umieć tym operować. I trzeba dużo myśleć, trzeba też dużo pracować na liczbach, wiedzieć, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. No i jest, o, zobaczcie, jest pierwszy medal z triathlonu. Dobrze, słuchajcie, mamy już czasy, więc ostatnia taka analiza na sam koniec. Czas całościowy miałem godzina 27. Jak się przygotowywałem, jak sobie tak planowałem mniej więcej, żeby wyczuć, na jaki czas pojadę, to założyłem sobie, że godzina 40 to będzie ok, godzina 30 to jest taki czas realny, a super by było godzina 20. No koniec końców miałem godzina 27, więc jestem zadowolony. Wchodząc dalej w temat, to tak, pływanie zrobiłem w 15 minut i 18 sekund i z tego jestem zadowolony, bo nawet na basenie miałem troszeczkę mniejsze wyniki, więc wyszło super. Porażką moją było przebranie się po wodzie na rower. Zajęło mi to 3 minuty i czym to było spowodowane, to tak jak już wspominałem, że po wyjściu z wody czułem się strasznie zmęczony. Na pewno do poprawki są te wszystkie przejścia i to jest kwestia przetrenowania, przebierania się. Po prostu muszę przetrenować przebieranie się, bo tego nie robiłem. Wychodzi z tego wszystkiego też to, że mało trenowałem na zakładkę, czyli mało robiłem takich treningów, że najpierw na przykład robiłem rower, a potem bieganie. No i to skutkowało tym, że potem byłem na bieganiu, na początku byłem wyłączony i podobnie było z rowerem, że po wyjściu z wody pierwsze 2 czy 3 km to była masakra. No, więc dużo takich wniosków i wydaje mi się, że jest co poprawiać, a przy tym na tyle mi się podobało, że pewnie będę chciał te rzeczy poprawić i we wrześniu mam zaplanowany kolejny start. Być może jeszcze wcześniej coś się uda zrobić, zobaczymy, jak będzie z czasem, ale naprawdę było super i polecam wszystkim spróbować triathlon, bo to bardzo mocno zmienia życie.